Witam, witajcie, witam Was. Znacie tę formułę i znacie te słowa. Zastanawiacie się pewnie, czy to dobrze, czy to źle używać słowa witam. Dzień dobry i tu specjalnie powiem jak zwykle witam Was bardzo gorąco i serdecznie, bo dziś zajmiemy się słowem, które jest dość kontrowersyjne, mianowicie słowem witam. Słowo to, nie bez kozery, powoduje dosyć sporo problemów, jeżeli chodzi o tak zwany savoir-vivre w komunikacji, bo z jednej strony jest to przecież słowo, które w języku wyraźnie oznacza radosne powitanie kogoś, radość wyrażoną z jego przybycia. Dlaczego zatem wszyscy obrażają się, kiedy w mailu piszemy witam panie prezesie? Otóż problem polega na tym, że po pierwsze słowo witam jest słowem o konotacji radosnej i pozytywnej, a więc nie wypada zaczynać poważnego posiedzenia albo na przykład pogrzebu od słowa witam, ponieważ witam ma konotacje radosne. Druga rzecz to taka, że słowo witam jest stosowane w momencie, kiedy mówi to osoba wyższa rangą i mówi to w stosunku do ludzi nie tyle rangą niższych, co będących w pozycji biernej wobec mówcy. Co to znaczy? Wita gospodarz na progu swych gości. Ja Was witam, bo witam Was na moim kanale YouTube i zapraszam Was do siebie, do swojego świata i do swojej przestrzeni. W momencie, kiedy na przykład szeregowy pracownik wita wszystkich na spotkaniu, na którym jest prezes, jest to dosyć spore faux pas. I najważniejsza rzecz, słowo witam jest słowem zarezerwowanym do komunikacji mówionej, to znaczy nie wypada pisać go w mailach czy też w oficjalnej korespondencji, na przykład papierowej. Ale jest od tego pewne odstępstwo. Język to nie jest zbiór sztywnych zasad, w których musimy się absolutnie od brzegu do brzegu trzymać i nie możemy robić od nich jakichkolwiek odejść czy odstępstw. Otóż ze słowem witam jest tak, że ono powoli wdziera nam się do języka, wchodzi do niego i się tam całkiem nieźle zadomawia, co oznacza li tylko tyle, że pewnie za kilka lat słowo witam będzie już dopuszczalne w mailach czy w pismach i nikt nie będzie robił z tego problemu. Na razie jednak niektórych ludzi może to urażać i mogą oni uważać, że nie znamy zasad savoir-vivre, więc jeśli nie jesteście pewni, czy ta osoba się na witam obrazi, czy nie, to lepiej napiszcie inną, alternatywną wersję powitania. Dzień dobry, szanowna pani, szanowny panie. To się zawsze sprawdzi i to na pewno problemów Wam nie przysporzy. Natomiast pewnie za kilka lat słowo witam będzie tak powszechne, jak na przykład słowo hej czy fajnie. Tym samym już Was dziś nie witam, tylko Was żegnam, ale pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, piszcie pytania, piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku.